Wszystko zaczęło się od tego, że pewnego dnia leżałem na podłodze w swoim mieszkaniu. Miałem 19 lat i błagałem Boga o odpowiedź. Mówiłem: Boże, robię wszystko, co mówią, żeby robić. Dzielę się moją wiarą z każdą jedną osobą, którą spotkam. Jestem w kościele 5 razy w tygodniu. Czytam Biblię 4-5 godzin dziennie. I wciąż nie czuję się dość blisko Ciebie. Nie czuję, bym się rozwijał duchowo. Co robię nie tak? Od tego czasu minęło 10 lat. W ciągu tego okresu nie było żadnego uderzenia pioruna z nieba, ale był to 10-letni okres przebudowy i wymiany starego myślenia na nowe. I ten rdzeń, który został we mnie przebudowany, można nazwać nowym przymierzem. Nigdy nie słyszałem o nowym przymierzu przez cały czas, gdy byłem chrześcijaninem, a byłem nim przez jakieś 15 lat. Nie słyszałem ani jednego kazania na temat, czym nowe przymierze jest. Dla mnie nowe przymierze znaczyło tyle, co nazwa jednego z kościołów w moim mieście. I to nowe przymierze, które przyswajałem, zaczęło przynosić uzdrowienie do mojego życia. Bo zdarzało się, że leżałem w nocy i nie mogłem zasnąć, analizując braki w mojej służbie. I musiałem wstać i iść do sklepu nocnego, żeby znaleźć kogokolwiek, żeby głosić mu Ewangelię. Wtedy dopiero czułem się lepiej i mogłem iść spać. Powiedzcie, to jest głupie, to skrajność, ale to wszystko było zastosowaniem formuły, jaką słyszałem. Bo ja nie chciałem być troszkę bliżej Boga. Ja chciałem być naprawdę blisko Boga. Ja nie chciałem być troszkę czysty i sprawiedliwy przed Bogiem. Ja chciałem być naprawdę czysty i sprawiedliwy. Wypełniłem tę formułę i to na maksa. W konsekwencji biegałem od drzwi do drzwi, od samochodu do samochodu, do więzień, po drodze do domów. Nawet pojechałem głosić do Grecji i Włoch. Opuszczając zajęcia, głosiłem Ewangelię na boisku gimnastycznym. Nie miałem żadnych wolnych przebiegów. Nie chciałem zmarnować nawet minuty. Musiałem być czysty i blisko Boga. To była Ewangelia: rób więcej, bądź bardziej. I stosowałem to na maksa. Wyglądało to tak: rób więcej, bądź bardziej, kochaj mocniej, służ więcej. To niezły rajd, ale to prawo cię zabije. A Jakub mówi, że ktokolwiek zachowa cały zakon, a zawini w jednym, jest winny wszystkiego. Więc prawo jest propozycją wszystko albo nic. Jeśli zdaje się wam, że nie wchodzimy w prawo Mojżesza, to muszę wam powiedzieć, że my mamy współcześnioną interpretację chrześcijańskiego prawa, które nas zabija. Ale to przesłanie nowego przymierza absolutnie zrewolucjonizuje wasze życie. Jak spojrzymy do Galacjan 4, to zobaczymy, że Jezus był urodzony pod prawem. To nie jest często podkreślane, ale Galacjan mówi, że w odpowiednim czasie zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty. To się nam zgadza, bo wiemy wszyscy, że Jezus narodził się z dziewicy. Ale następna fraza, zrodzonego pod prawem. Jezus urodził się pod prawem, by wykupił tych, którzy podlegali prawu. Więc co to znaczy? Co w tym takiego niesamowitego? To oznacza, że nie narodziny Chrystusa przynoszą Nowy Testament. To oznacza, że nie narodziny Chrystusa przynoszą Nowe Przymierze. Wiem, że jak otworzycie swoje Biblię na Mateuszu, rozdział 1, i cofniecie stronę wcześniej, zobaczycie duży napis Nowy Testament. Ale to tylko tytuł. Ale prawdziwa era Nowego Testamentu, era Nowego Przymierza, nie zaczęła się wraz z Jezuskiem w żłobku, ale zaczęła się, gdy Jezus wisiał na krzyżu. Więc to nie narodziny Chrystusa, ale śmierć Chrystusa wprowadza nas do Nowego Przymierza. Jezus rodził się pod prawem, by wykupić ludzi spod prawa. I znowu, co w tym takiego? Wielka mi sprawa. No cóż, patrzyliście kiedyś na nauczanie Jezusa? Z pewnością widzieliście, jak naucza. Na przykład to przyjaźnie nastawione sąsiedztwo, no wiecie, gdy mówi o miłości, światłości, Duchu Świętym, nadchodzącym Królestwie, Pocieszycielu, winnych latoroślach.
Ale jest jeszcze druga strona. Pan ze swoim mieczem. Odetnij swoją rękę, wyłup swoje oko, bądź doskonały, sprzedaj wszystko. To jest Ewangelia? Sprzedaj wszystko, żeby dostać się do Królestwa Niebieskiego? Czy powinniśmy wszystko wystawić na Allegro w nadziei uszczęśliwienia Boga? W tym sedno, Jezus zasypuje tym przesłaniem ludzi będących pod prawem, pokazując im prawdziwe standardy prawa. Mówicie, że jest napisane nie cudzołóż? A ja wam mówię, nie patrz na kobietę z pożądaniem. Mówicie, nie zabijaj? A ja wam mówię, nie bądź nawet zły na nikogo. I podnosi tą poprzeczkę wyżej, i wyżej, i wyżej. I widzi, jak faryzeusz odchodzi zdenerwowany, młody bogacz odchodzi smutny. Misja zakończona. Jaka to misja? Absolutnie unicestwić wszelką nadzieję, że ktokolwiek jest w stanie wypełnić prawo. Jezus Chrystus, urodzony pod prawem, przyszedł, by wykupić tych, którzy wciąż podlegali prawu. I czytamy w 9 rozdziale Hebrajczyków, że nie narodziny Chrystusa, ale śmierć Chrystusa stanowi o Jego testamencie. Wyobraźcie sobie postawić się w roli syna marnotrawnego. Idziecie do rodziców i mówicie, mamo, tato, postanowiłem, że od dziś będę żył szybko i umrę młodo, kosztując wszystkich zakazanych owoców. I potrzebuję tych pieniędzy, które przepiszecie mi w testamencie kiedyś tam, już teraz. Oni ich nie mają. Ale nawet jeśli by je mieli, otrzymasz je w testamencie legalnie dopiero po ich śmierci. Nie przy ich narodzeniu, ale po ich śmierci. Powód, dla którego Hebrajczyków pisze o tym, jest fakt, że słowo wola, słowo testament, słowo przymierze oznaczają to samo słowo w greckim oryginale. Więc autor Hebrajczyków wprowadza nas w tą niesamowitą prawdę, że w przypadku ostatniej woli, w przypadku testamentu, w przypadku przymierza, jest ono prawomocne dopiero z chwilą śmierci. Bo testament jest prawomocny z chwilą śmierci, a nie ma nigdy ważności, dopóki żyje ten, kto go sporządził. Okej, zatem co to oznacza? Mamy teraz patrzeć tylko na Nowy Testament i odrzucić wszystko, co jest wcześniej napisane? Wcale nie. To, co to oznacza, to, że musimy nałożyć okulary Nowego Przymierza, gdy czytamy Stary Testament. Wiecie, nie tak dawno byłem w kinie 3D i miałem te okulary i gdy patrzyłem na innych, wszyscy robili to, co ja robiłem. Ściągali, zakładali te okulary, bo chcieli to zobaczyć, te efekty z okularami i bez nich. Wiecie, gdy ściągasz te okulary i popatrzysz na ten film, nic nie zobaczysz. To piękno jest niedostrzegalne, zamazane. Ale jeśli tylko ubierzesz okulary, wszystko staje się piękne. Wszystko nabiera właściwych kolorów. Okulary 3D wprowadzają cię w odpowiednią perspektywę. Wszystko, co chcę wam powiedzieć, to czy wiecie, że Biblia ma zaskakujące zakończenie? Że śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa sprawiają, że Stary Testament staje się czymś nowym? To znaczy, że gdy zaczynamy patrzeć wstecz do Niego, zaczynamy Go studiować i uczymy się z Niego, to odnajdujemy w Nim wielkie bogactwo. Ale nie jesteśmy pod Nim, nie jesteśmy Nim związani i nie jesteśmy pod prawem. Więc możemy jeść krewetki, żabie łódkę i kotlety schabowe. Urządzić sobie zakupy w piątek wieczorem, a w sobotę pielić w ogródku. Możemy łamać prawo cały czas. Ale dobra wiadomość dla was jako dla pogan jest taka. Prawo nigdy nawet nie było nadane poganom. Więc co my robimy, rozważając na temat prawa i łaski? Co my robimy, rozważając na temat prawa i łaski, skoro prawo nigdy nie było nadane nam, poganom? Hebrajczyków 8 mówi, co to jest Nowe Przymierze. Chcecie wiedzieć, co to jest? To nic wyrytego na kamiennych tablicach. To Boże pragnienia wyryte w waszych sercach i w waszych umysłach. Takie zaś przymierze zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem,
a oni będą mi ludem. Będę łaskawy na ich nieprawości, a grzechów ich nie wspomnę więcej. To nie jest jakiś zapominalski staruszek, który zawieruszył gdzieś klucze, który nie może ich znaleźć. Zapomniał, gdzie położył twoje grzechy. On zabrał od ciebie twoje grzechy, raz na zawsze. I będziemy świętować dziś z tej okazji, patrząc na przebaczenie Nowego Przymierza. Dowiadujemy się z Nowego Przymierza, że zmienia nas w świętych. Co on robi z pierwszym przymierzem? Hebrajczyków 10. Co Jezus zrobi z pierwszym przymierzem? Znosi pierwsze. Wiecie, że Biblia mówi, że Stare Przymierze, prawo, Stary Testament jest zniesione? Wiecie, że list Hebrajczyków również mówi, że było słabe, bezużyteczne i przedawnione? Czy ktoś z was ma zegarek na nakręcanie? Wiecie, taki, co się nakręca każdego dnia? Ktokolwiek? Bo zazwyczaj jest jeden. Wiecie, co Biblia mówi o prawie? Mówi, że jest przedawnione, że się starzeje i jest bliskie zaniku. Prawo jest rzeczą, którą próbujemy podtrzymać i zachować, bo myślimy, że możemy. Ale rzeczywistość jest taka, że jest coś nowego, lepszego, co wchodzi na scenę, co rozbuja twój świat, Jezus Chrystus, przewracający stoliczki w świątyni, przewracający do góry nogami wszystko, co napotyka w Kościele, nazywający ludzi wężami, ma przesłanie dla nas. Ta wiadomość to wszystko się zmienia, gdy zmienia się kapłaństwo. Gdy zmienia się prawo, Jezus Chrystus nie jest już twoim kapłanem. Nie możesz wzywać Jego jako swojego arcykapłana, po czym się odwracać i chwytać się znowu prawa. Czy wiesz, że to prawo mówi, że Jezus nie może być kapłanem? Prawo mówi, że jeśli chcesz być kapłanem, musisz być z pokolenia Lewitów. A Jezus jest z pokolenia Judy. List do Hebrajczyków podaje ten jeden z najsilniejszych argumentów z całego Pisma, że nie możesz nazywać Jezusa Chrystusa swoim kapłanem, po czym odwracać się, chwytać i trzymać się znowu prawa i mieć miłe połączenie, miły kompromis. Prawo ze swoimi przepisami powiedziałoby, że Jezus Chrystus nie może służyć. Nie jest z tego pokolenia, nie ma właściwego rodowodu, nie miał odpowiedniego dziedzictwa. Dlaczego Bóg nie zrobił Jezusa Lewitą? Nie mógł się po prostu urodzić jako jeszcze jeden dodatkowy kapłan pośrodku całej masy innych Lewitów? Bóg nie zrobił tego w ten sposób. Zamiast tego zmienił wszystko. Nowy paszport, nowy zestaw dokumentów, nowy rodowód, całkowicie nowe dziedzictwo. Kapłan na podobieństwo tego tajemniczego człowieka nazywanego Melchizedek. I ci wszyscy Żydzi przeszukujący Stary Testament pytający: Melchizedek? Któż to taki? Ktoś, o kim jest wspomniane w jednym wersecie. Bez genealogii, bez matki, ojca. Jezus jest kapłanem według porządku jego rodowodu, jego dziedzictwa? Boże, co ty myślisz? Próbuję nam coś przez to powiedzieć. Nie wzywaj Jezusa z plemienia Judy, a potem nie odwracaj się i nie chwytaj się małego Mojżesza, by zrobić z tego miks. Bo gdy się zmienia kapłaństwo, Hebrajczyków mówi, to musi być zmiana prawa. I okazuje się, że to nowe przymierze przynosi coś, co ludziom ze Starego Przymierza by bardzo odpowiadało. Dawid, człowiek z Bożym sercem, płonął modlitwami do nieba, prosząc: nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. I przesłanie Nowego Przymierza jest: dałem ci nowe serce, dałem ci nowego ducha i nigdy cię nie opuszczę i nigdy cię nie zostawię. Jedno jest przed krzyżem, a drugie jest po krzyżu. Hebrajczyków 7 mówi, że mamy coś kompletnego, coś trwałego i mamy coś na zawsze. Hebrajczyków 7 mówi, ponieważ Jezus trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Dlatego jest zdolny zbawić jak bardzo? Całkowicie. Tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga. Dlaczego? Bo wy zawsze żyjecie prawidłowo? Tak tam jest napisane? Bo wy zawsze żyjecie prawidłowo?
Życzę powodzenia. Pismo mówi, nie, bo ty zawsze żyjesz prawidłowo, ale dlatego, że Jezus zawsze żyje, aby się wstawiać za tobą. Wiecie, co to oznacza? On wstawia się za każdy grzech, jaki jesteś sobie w stanie wyobrazić. Bóg nie jest zszokowany, nie jest zdziwiony, zaskoczony, nie zasłania się dłońmi, nie mówi, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. On patrzy na linię czasu twoich grzechów, na przeszłe, dzisiejsze i przyszłe. To jest rzut oka z helikoptera wiszącego ponad całym czasem i wiecznością. Przed stworzeniem świata on widział wszystkie twoje grzechy i unicestwił je wszystkie w Chrystusie raz na zawsze. Więc dlatego, że Jezus żyje na wieki, nie dlatego, że ty żyjesz prawidłowo. Więc jak długo będziesz zbawiony? Jaki to będzie okres czasu? Ty będziesz zbawiony tak długo, jak Jezus żyje. Tak długo, jak Jezus żyje, aby się wstawiać za tobą. On jest twoim wiecznym kapłanem, reprezentującym cię niezależnie od czegokolwiek. Ale my chcemy wsadzić nas samych w jakieś równanie. Na przykład, co jeśli ja? I wszystkie te pytania wyłażą z nas. A co jeśli ja wezmę rozwód? A co jeśli ja popełnię samobójstwo? Ale co jeśli ja zmagam się ciągle i ciągle, nieustannie z tym samym grzechem? Powiedziałbym, witaj na ziemi. Jakub pisał, wszyscy bowiem często upadamy. Ale co jeśli ja grzeszę rozmyślnie? Każdy grzech jest rozmyślny. Ty nie masz przypadkowych grzechów. Ups, zgrzeszyłem. Nawet nie wiedziałem, że to zrobiłem. Więc my sami tworzymy te zastrzeżenia i stawiamy się w środku tego równania i pytamy, co jeśli ja? Co jeśli ja? Co jeśli ja? A odpowiedzią jest nic, co ty, ale co on zrobił. A zrobił to dobrze, zrobił to doskonale, jest to skończone, wykonało się. Hebrajczyków mówi nam, że przez dwie niezmienne rzeczy, słyszeliście to? Niezmienne rzeczy. Ty jesteś zmienny. Twoje życie jest jak roller coaster, nieprawdaż? Ale przez dwie niezmienne rzeczy, Bóg i Bóg. Hebrajczyków mówi nam, że mamy tą mocną i pewną kotwicę. Bóg, nie mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na samego siebie, by Jezus mógł być twoim kapłanem na wieki. Więc my wchodzimy tu między przysięgę, między Bogiem a Bogiem. Nikt nie jest ciekawy tej kotwicy, nikt się nie zastanawia, że jest niewzruszona, niezniszczalna i niestworzona, że ludzie umierali za nią, ponieważ to właśnie jest Ewangelia, która jest wow. Hebrajczyków 10 mówi, że prawo jest tylko cieniem. Wiecie, mój ojciec umarł w 1998 roku, zmarł w wypadku samochodowym, był w śpiączce, a 24 godziny później zmarł. Wyobraźcie sobie, że siedzę tutaj, oglądam fotoalbum, przerzucając te wszystkie zdjęcia, przedstawiając mojego taty, opowiadając te wszystkie historie, wspomnienia. I wtedy w jakiś cudowny sposób mój ojciec przeszedłby tutaj przez tą scenę i stanął zaraz przy mnie. A ja nadal byłbym zaślepiony, rozkojarzony tymi dwuwymiarowymi cieniami mojego ojca, gdy rzeczywistość byłaby zaraz obok. Biblia mówi, że prawo jest tylko cieniem. To był tylko symbol, cień, obraz. Dlaczego miałbym patrzeć na cień, skoro rzeczywistość jest tu? Jezus Chrystus. Chrystus w tobie. Nie 10 słów na kamieniach, ale osoba w tobie. Więc Biblia mówi, że prawo, które zawiera w sobie tylko cień przyszłych dóbr, nie może w żadnym razie, słuchajcie tego języka, przez te same ofiary, ciągle, nieprzerwalnie składane, rok za rokiem. Słyszycie to zmęczenie w słowach autora listu? Te same ofiary, nieprzerwalnie składane, rok w rok, przywieźć do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą.
Czyż bowiem nie przestaną by ich składać? Wyobraźcie sobie żydowskiego kapłana, niosącego tego baranka nad swoją głową, który jest tak podekscytowany, biegnącego z nim przez środek Jerozolimy, mówiącego: nareszcie, znalazłem doskonałego, nieskazitelnego baranka. Wiecie, co się wtedy dzieje? Przede wszystkim zamykają owczarnię, bo wszystkie inne ofiary mogłyby się skończyć po ofiarowaniu tego jednego. Tak mówi Pismo. Ale oni nie mogli znaleźć tego jedynego, doskonałego. Czy to się kiedyś wydarzyło? Nie. Czy jednak wydarzyło się? Czy Jan Chrzciciel nie powiedział: patrzcie, to Syn Boży, doskonała ofiara? Patrzcie, to Syn Boży, który weźmie, nie przykryje, nie zasłoni na dzień odsłonięcia, ale zgładzi grzech tego świata. Więc mamy tam doskonałą ofiarę. I powiesz: tak, 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 nie złożę ofiary z 5 psów z mojej okolicy. Nie musisz składać żadnych ofiar ze zwierząt. Ale rzecz w tym, czy jesteś odkupiony w ekonomii Bożej krwi. Wiesz, Bóg ma ekonomię płynącą z krwi, a nie ekonomię opartą na przepraszaniu. Wiecie, katolicy idą na mszę, do konfesjonału, i wielu z nich wierzy, że przez to dostają jakąś porcję. W jakiś sposób mają przebaczone troszkę bardziej. Protestanci mówią: o nie, 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 nie wierzymy w to. Nie chodzimy do księdza. My przychodzimy po przebaczenie bezpośrednio do Boga. Więc pozwólcie, że wam powiem, że oba systemy, jeśli nie polegasz na tej jednej złożonej raz na zawsze ofierze Jezusa Chrystusa, oba systemy są wadliwe. Ponieważ rzeczywistość jest taka, jak uczy nas list do Hebrajczyków, że my nie otrzymujemy przebaczenia znowu i znowu, ciągle i nieprzerwalnie, powtarzane rok za rokiem. Ale jak na to popatrzysz, to czy jesteś protestantem czy katolikiem, zachowujesz się gorzej niż Żydzi rok w rok. Zauważyłeś, że każdy Żyd miał przez 365 dni grzech do jednego momentu? Do krwawej ofiary ze zwierząt. A my stwierdzamy, że krew Jezusa nie ma nawet takiej mocy. My stwierdzamy, że musimy otrzymywać przebaczenia co chwilę. Co moment, co moment, co moment. Modlę się, przepraszając Boga, On strzela do mnie nową porcją przebaczenia i oczyszczania. I znowu jestem dobry do momentu, do kolejnego grzechu, do następnego. I tworzymy rolę koster niestabilności. Nie zrozumcie mnie źle. Przejdę się tu na drugą stronę, by wtrącić dygresję. Co ty mi mówisz, że ja mam nie prosić o przebaczenie? Absolutnie. Biblia nigdzie nie mówi, by prosić o przebaczenie. Coś takiego jak proszenie o przebaczenie nie istnieje nigdzie w Biblii. Znajduje się 12 razy w Koranie, 0 razy w Biblii. Dlaczego? Ponieważ to nie nasze prośby i wielomówne gadanie sprawia, że Jezus umarł. To ekonomia krwi Jezusa, który umarł raz. Nigdy więcej nie umarł znowu. Nieprzebaczenie jest tam, gdzie nie było przelewu krwi. Ty masz przebaczone z powodu krwi, a nie twojego przepraszania. I tu ludzie mówią: no to co mam zrobić, jak zgrzeszę? Mam szalony pomysł na to. Przestań. Paweł mówi do Efezjan: kradniecie? Łazicie po tym mieście jak kleptomaniacy, zawłaszczając wszystkiego rodzaju rzeczy? Oto pomysł. Przestańcie. Odwróćcie się od tego. Znajdźcie pracę. Pracujcie własnymi rękami, aby udzielać potrzebującym. Jednym słowem, odwróćcie się od tego o 180 stopni. To jest właśnie pokuta. Zamiast tego ludzie klękają i mówią: proszę, przebacz. Czekam na twoje przebaczenie. I myślą, że to pokuta. Czekają na to uczucie bycia oczyszczonym. Wiecie, że niektórzy ludzie nie potrafią nawet tego poczuć? Założę się z wieloma z was, że wciąż zastanawiacie się na temat tej jednej rzeczy, albo tej jednej rzeczy, od której jesteś uzależniony, albo z tym zmaganiem, z którym nie możesz sobie poradzić. I zastanawiasz się, czy Bóg mi to wybaczył? Poza tym te grzechy wyznają je tak powierzchownie, to niewybaczalne. W ogóle skąd mam wiedzieć, czy mam wybaczone, skoro nawet tego nie czuję? I czekamy, aż poczujemy potwierdzenie przebaczenia. Ale to krew jest potwierdzeniem. To krew jest potwierdzeniem, nie uczucia. My chodzimy w wierze w krwi Jezusa Chrystusa. I gdy zgrzeszymy,
Odwracamy się od tego. Prosimy Boga o mądrość i radę. Ale nie musimy czekać, prosić i błagać i oczekiwać na przebaczenie. Przejdźmy do matematyki. Ile grzechów popełniłeś w swoim życiu? Chciałbym jakieś liczby. A teraz, jak wiele z nich pamiętałeś, by je wyznać? To o wiele mniejsza liczba, prawda? Więc widzisz, że gdybyś polegał na twojej pamięci, twoich słowach, twojej liście występków, to jesteś w ciemnej dziurze. Musisz polegać na Jezusie, na krzyżu, na Jego krwi. We wszystkim musisz polegać na tym, co On zrobił, a nie ty. Jakub pisze, by wyznawać swoje grzechy sobie nawzajem. Tak, musisz to czasem komuś wyznać, jeśli się zmagasz. Zazwyczaj znajdujesz wtedy zaufanego przyjaciela, by mu się zwierzyć. Ja zgadzam się, że to grzech, czy pomodlisz się o mnie? Ale jednocześnie nie modlę się gorliwie w nadziei, by Bóg przebaczył mi to. Ponieważ moi przyjaciele, to jest proszenie Jezusa, by umarł jeszcze raz. Wieszasz Jezusa ponownie na krzyżu, wciąż i wciąż i wciąż, oczekując więcej przebaczenia w ten sposób. Bóg nie dba o te grzechy, o których zapomniałeś. Te, które sobie przypomniałeś, te wyznałeś. Jeśli ty masz amnezję, myślisz, że Bóg też? Gdy ty masz duchową amnezję, to Bóg też zapomniał? Coś wam powiem. Ta najbardziej popularna teologia wygląda tak. O tak, tak, mam przebaczone wszystkie grzechy do dnia zbawienia. Ale po nowonarodzeniu zaczyna rosnąć ponownie moje konto grzeszków. Naprawdę, to znaczy, że Ewangelia to pogorszyła. Pogorszyła, bo za szybko cię zbawiła. Więc odpowiedzią na ten problem byłoby zostać zbawionym jak najpóźniej, najlepiej 5 minut przed śmiercią. Widzisz, kładę się na tym równaniu. Wziąłem pół Ewangelii, mówię, że jestem totalnie zbawiony, raz na zawsze, ale tylko do momentu zbawienia. A po zbawieniu system się zmienia i zależy ode mnie i moich słów. Posłuchaj, grzech śmierdzi. Nie bądź jego niewolnikiem. Jego końcem jest śmierć. On prowadzi donikąd, jeśli jesteś nim naznaczony. Ale jeśli jesteś Bożym dzieckiem, jesteś martwy dla grzechu, a żywy dla Boga. Nie masz życia w grzechu. Możesz twoją tożsamość udowodnić na 2 sposoby. Oto jak możesz potwierdzić swoją tożsamość. Przez grzeszenie i bycie nieszczęśliwym, albo na poleganiu na Jezusie i bycie nim przepełnionym. Wyobraźcie sobie, że mówicie swojemu własnemu ziemskiemu ojcu: cześć tato, tak naprawdę to mi się nie chce, ale wiem, że powinienem spędzić całą trochę czasu. Wiesz, chyba to przybywanie z tobą nazwę dyscypliną. I chcę się w tym dyscyplinować, by z tobą rozmawiać. I ten list miłosny, który do mnie napisałeś, wiesz, zabrało mi sporo czasu, by się zdyscyplinować, żeby choć rzucić na to okiem. Nieuwłaczające? Wiecie, modlitwy i studiowanie Pisma nie jest nakazane nam nigdzie w Biblii. My patrzymy tu na Pismo, to dzisiejsze wersety, to nic, tylko Pismo. Wiecie co, ja uwielbiam Słowo Boże, prawdę, która uwalnia. Biblia jest kontrowersyjna, Biblia ma moc, nie uciekaj od niej, bo nigdzie indziej nie znajdziesz prawdy, która może uratować ludzkie serce. Możesz to otrzymać tylko od Boga. Ona jest zdrowa. To tak jakbyś powiedział, chcę iść przez życie, ale będę głodował. Nie głoduj, jedz. Ale możesz jeść truciznę i umrzeć, a możesz jeść dobre jedzenie i żyć. Więc powiesz, ale może pomieszam odrobinkę prawa z łaską. No co jeśli dam ci szklankę wody i pomieszam z odrobiną trucizny? Tylko 1%. Zobacz, 99% dobrego, spróbuj. Będzie dobrze. Prawo zabija. Jakub mówi, że jeśli zachowasz cały zakon, a zawinisz w jednym, pamiętasz? Jesteś winny wszystkiego. Prawo jest cieniem nadchodzących realnych rzeczy i składanie ofiar musi zostać zaprzestane. Hebrajczyków 10 mówi nam o tym.
Widzieliście Dzień Świstaka? Leci w każde święta ciągle i ciągle. To film o facecie, który ma ciągle ten sam dzień, ciągle i ciągle. I budzi się następnego dnia i sądzi, że zrobi to troszkę lepiej, a następnego dnia znowu myśli, że zrobi to troszkę lepiej, aż w końcu myśli, że zrobi to doskonale. Ostatecznie jednak kończy się ten dzień. To jest właśnie historia o Starym Testamencie. Ofiary wciąż i wciąż i wciąż składane, by w końcu zostało to dobrze zrobione. Ale jest dobra nowina. Ktoś w końcu to zrobił i zrobił to dobrze. U Boga nie ma dnia świstaka. Skończone. Wykonane. Brzmi znajomo? Co on powiedział na krzyżu? Wykonało się. A my patrzymy i pytamy, co masz na myśli? Wiecie, że ci wychodząc ze świątyni czuli się lepiej z powodu krwi zwierząt. Oni nie czuli się lepiej sądownie czy pozycyjnie, oni po prostu czuli się lepiej na ziemi z powodu krwi zwierząt, przykrywającej ich grzechy przez kolejny rok. O ileż bardziej powinniśmy czcić krew Jezusa Chrystusa, która nie jest równowarta grzechom jednego roku, ale przewyższa wartością przewinienia całego życia i zabiera je tak daleko, jak wschód jest od zachodu. I Bóg mówi, że nie wspomni naszych grzechów już nigdy. Czy ktoś z was czuje, że warto by to było uczcić? Naprawdę charyzmatyczny z was tłum. Hebrajczyków mówi, że Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie ciągle i ciągle. Jezus nie wchodzi do nieba wielokrotnie. Dlaczego autor pisał to do Żydów? Bo to się skończyło. Żydowski umysł połączył fakty. Zaczęli myśleć. Okej, krwawe ofiary się skończyły. Nie ma już potrzeby składać cokolwiek. Tylko krew przynosi przebaczenie. Nie przepraszanie, krew. A więc to się wykonało, jest skończone. I żydowski umysł przyjął to i zrozumiał. Oni nigdy nie mieli systemu opartego na przepraszaniu. Tam był zawsze system oparty na krwi. Jeśli Jezus skończył, moje przebaczenie jest skończone. Nie otrzymuję postępującego przebaczenia. I Żydzi mogli to zrozumieć, tego typu ekonomię. Ale powiem wam, że pogańska ekonomia jest zupełnie inna. Ty i ja? Tak. Przebaczę ci. Jak przyjdziesz do moich drzwi, przeprosisz mnie ustami, zobaczę łzę w twoim oku, smutek w sercu. Wtedy powiem, przebaczam ci. W tym momencie masz przebaczone. Moment za momentem, dzień za dniem, rok za rokiem, grzech za grzechem, progresywnie. To jest ten system, do którego przywykliśmy. Ale Boże drogi to nie nasze drogi, a Boża ekonomia to nie nasza ekonomia. I muszę iść tam znowu. Bo wiem, co usłyszę. Mówisz, że to jest licencja do grzeszenia? A jak sobie radziłeś bez tej licencji? Wiecie, co Biblia mówi? Że łaska Boża uczy nas mówić nie grzechowi. Najwyraźniej Jezus wiedział, co robi, zabierając od nas nie 60%, ale 100% naszych grzechów. Jezus wiedział, co robi. Nie jest naiwny. A Duch Boży żyje w tobie i cię motywuje. Więc jeśli nie porwiesz tego przebaczenia po tym prostym kazaniu, jakie dzisiaj słyszysz ode mnie, jeśli nie chcesz zostać zakładnikiem całkowitego przebaczenia, to może dam ci jeszcze jedno uzasadnienie, by uniknąć grzechu. Ludzie mówią, twierdzisz, że mam przebaczone? To co, teraz mogę robić cokolwiek zechcę? Tak, teraz musisz odkryć, co naprawdę chcesz. To spowoduje, że będziesz miał przyjemność. Rzymian mówi, że daliście z serca posłuch nakazom tej nauki.
Rzymian 7 mówi, że gdy grzeszysz, to czynisz to, czego nie chcesz. Co jeśli chcesz być zmieniony? Co jeśli Ewangelia to więcej niż przebaczenie? Co jeśli to jest operacja serca? Co jeśli zmienię swoje nastawienie i działanie nie jedynie dlatego, że Bóg dał mi przebaczenie, ale dlatego, że zmienił moje serce i żyje we mnie? Co jeśli? Co jeśli całe Nowe Przymierze składa się w jedną logiczną całość? Objawił się on jeden raz, Hebrajczyków mówi, u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Tak Chrystus raz, jeden, był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Zauważyliście, po co przyjdzie drugi raz? Dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Wiecie, co to znaczy? Nie będzie żadnego filmu na ekranie z twoimi grzechami w niebie. Wiecie, o czym mówię? Mówię o takiej hollywoodzkiej premierze waszego życia, kiedy siedzicie z popcornem, próbując udawać, że się dobrze bawicie, chociaż zaraz poleci film z wszystkimi waszymi upadkami i przewinieniami, a koleś za tobą trzęsie się cały, bo jego grzechy są 10 razy większe. Wiecie, skąd się wziął pomysł, że w niebie będzie film o twoich grzechach? Wziął się z tego, że chrześcijanie myślą, że będą sądzeni za swoje grzechy. Nie. Czy Jezus nie został osądzony za twoje grzechy? Czy Jezus nie stał się grzechem? Jaki był werdykt? Winny? Jaka była kara? Śmierć? Co Jezus zrobił? Umarł. Więc dodaj to wszystko do siebie i uczcij. Jezus powiedział, ten, kto uwierzy we mnie, nie będzie sądzony. Dlatego nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Chrystus ofiarował samego siebie, by wziąć grzechy wielu ludzi. Wiecie, pisze w Hebrajczyków 10, że Jezus usiadł. Spójrzcie na to. To zakazany mebelek w żydowskiej świątyni. Zakazany mebel w miejscu najświętszym. Dlaczego? Wyobraź sobie współcześnioną wersję wyluzowanego Arona, wchodzącego za zasłonę, siadającego na krześle i mówiącego, tuto. Co to znaczy dla was? Przecież ten gość nie miał tam wiele do roboty. Bóg zakazał takiego mebla. Nie pozwoliłby taki obraz był w umysłach Żydów. I dlatego jest tu napisane. Każdy kapłan staje, nie siedzi, codziennie do wykonywania swojej służby, wiele razy te same składając ofiary, ciągle i ciągle, próbując oczyścić, usprawiedliwić ludzi, a gdy Jezus złożył raz na zawsze jedną ofiarę, co zrobił? Usiadł po prawicy Bożej i powiedział, wykonało się, po wszystkim, załatwione. Wiecie, o czym jest Ewangelia? Wszystkie twoje grzechy są załatwione. Twoje duchowe połączenie z prawem, które cię motywowało, jest załatwione. Stary ty, brudny grzesznik, jest załatwiony. Przeszkody między tobą i Bogiem załatwione z powodu Jezusa. Będziesz się budził każdego dnia czysty i blisko. Albo będziesz się starał być czysty i starać się być blisko. Jeśli cierpisz na syndrom Marty, wiesz, o czym mówię? Będziesz stał, nie siedział, ale stał jak Marta, 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 starając się być czysty i być blisko, i być w porządku przed Jezusem. Albo wolisz usiąść z Jezusem. Jaką zajmiesz pozycję odnośnie twoich grzechów? Wolisz wciąż wyznawać, czy zgodzisz się z Bogiem, że już masz wszystko przebaczone? To się nazywa skończone dzieło, które wykonało się na krzyżu. Kolosan 2 dobrze to podsumowuje. I was, którzy umarliście, numer 1, Bóg was ożywił, numer 2, odpuścił wam ile grzechów?
wszystkie wasze grzechy. I numer 3, co zrobił z prawem, które zwracało się przeciwko wam ze swoimi wymaganiami? Skreślił je. Widzicie te trzy ostrze Ewangelii? Ożywił cię, odpuścił wszystkie grzechy i skreślił zapis dłużny. Ludzie, którzy głoszą jedno z nich albo dwa z nich, sprawiają, że Ewangelia traci sens. Proszę zrozumcie, macie całkowicie przebaczone, ale jest coś jeszcze. On cię ożywił i będzie cię inspirował. Piszę wam, dzieci, gdyż być może będą odpuszczone? Odpuszczone mogły być? Nie. Jest napisane, odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni, przebaczajcie sobie tak, jak Bóg wam przebaczył czas przeszły w Chrystusie. A grzechów ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, czas przeszły, tam nie ma już żadnej ofiary za grzech. Bóg już nigdy więcej nie zajmuje się waszymi grzechami. Koniec. Żadnych więcej ofiar. Czy to jest chaos? Czy to jest licencja do grzeszenia? Czy to jest bezprawie? Wiecie, że prawo tak naprawdę rozbudzało grzech? Wiecie, że bycie pod prawem rozbudza grzech? Rzymian 7 o tym mówi. Grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon. I jeszcze ten wers z Rzymian 6. Grzech nad wami panować nie będzie. Grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem. Gdybyśmy my wymyślili Ewangelię, powiedzielibyśmy, nie przejmuj się, grzech nie będzie nad tobą panował, ponieważ my damy ci wiele zasad, damy ci listę praw, wsadzimy cię w nasz program i wtedy grzech nie będzie nad tobą panował. Ale Bóg przyszedł zrobić coś zupełnie przeciwnego. Powiedział, witam w moim programie. Mój program to osoba. I nie podlegasz dłużej prawu, zasadom i przepisom, ale podlegasz mnie i będziesz motywowany przeze mnie. To będzie nasz związek. A my mówimy, nie. I wciąż potrzebujemy choć trochę prawa. Wiecie, teologowie uczeni w piśmie chcą zaradzić każdej dziedzinie. Tak. My stworzymy jakiś system uświęcania. Stworzymy jakieś przepisy dotyczące obmywania, jakieś ograniczenia, ale wciąż potrzebujemy te 10, by nas motywowały. Naprawdę? To co z piątkowymi zakupami? Co z sobotnim pieleniem w ogródku? No, jesteśmy wolni od sabatu. Okej, w takim razie 9 przykazań. Widzicie, co robimy? Jesteśmy nerwowi, jeżeli chodzi o grzech. I zaczynamy tkać sieć z 9 praw moralnych. Nie powinienem cudzołożyć, nie powinienem kłamać, nie powinienem kraść. A Bóg mówi, czy naprawdę uważasz, że będę cię motywował do tego, byś kradł? Czy naprawdę uważasz, że będę cię prowadził w duchu do kłamstwa? Czy naprawdę myślisz, że zaprowadzę cię do cudzołóstwa? Taki jest mój Boży charakter? Co z Duchem Świętym? Więc szyjesz sieć swojego bezpieczeństwa, ja ci mówię, utnij to wszystko i zacznij chodzić po linie łaski ze mną. I o dziwo znajdziesz w końcu równowagę w Jezusie Chrystusie. Znajdź równowagę w Jezusie Chrystusie. I tylko w Nim. Utnij te sieci i zaufaj Jezusowi, jak przy swobodnym spadaniu. To nie spadanie w chaos, to swobodne spadanie w Chrystusa. Nazywa się wiarą, poddaniem, zależnością i to więcej niż wystarczająco. Kolosan 2 mówi, że zasady są fajne, ładnie wyglądają, ale nie mają wartości w ograniczaniu ciebie. Widzicie te zasady? Ładnie pachną, wyglądają w porządku. Nie rób tego, nie rób tamtego. Chcę wam coś powiedzieć. Przyjmijmy tylko jedną zasadę, tylko jedną, ok? To jest ta zasada. Nie myśl o fioletowym słoniu. Nie myśl o fioletowym słoniu. Masz na to 10 sekund. Jak ci idzie? Widzicie, że to prawo rozbudza grzech? Więc jest zaproszenie, by zaufać Jezusowi. Drugi Piotra mówi, że to przebaczenie, o którym tu mowa, inspiruje cię do prawego życia. Jeśli brakuje ci tych cech, miłości, cierpliwości, dobroci, jesteś ślepy, krótkowzroczny i zapomniałeś o twoim przebaczeniu.
Więc przypominanie sobie Twojego przebaczenia, patrz co robi. Przypominanie sobie o Twoim całkowitym przebaczeniu inspiruje Twój nowy styl życia. Wiecie, w domu, w którym mieszkamy, mamy dwa pokoje więcej. Więc z jednego zrobiłem sobie biuro i tam jest absolutny bajzel. Moje biuro to meble, pudła, śmieci wszędzie, wszędzie. A moja żona z drugiego pokoju zrobiła pokój dla gości. Czyściutki, nieskazitelny, możesz przyjechać palcem po meblach i nie znajdziesz cienia kurzu. Spróbuj sobie wyobrazić, że jesteś w moim domu, idziesz korytarzem, masz jakieś śmieci w ręku, jesteś gotów to gdzieś wrzucić. Gdzie to wrzucisz? Do mojego biura czy do nieskazitelnego pokoju gościnnego? Do mojego biura, no dzięki. Ale oczywiście, że to zrobisz, to będzie twoja pierwsza myśl. A co z myślą, która już jest brudna? Idzie sobie grzeszna, brudna myśl korytarzem twojego umysłu. Którym pokojem jesteś? Bo jeśli uważasz, że jesteś tym brudnym biurem, to powiesz, cóż, dlaczego miałbym nie wrzucić tu jeszcze jednego śmiecia? I tak już jestem brudny. Ale jeżeli masz przebaczone, jesteś oczyszczony i nowy, nieskazitelny i nienaganny, to ta myśl nie ma sensu w tym pokoju. Oto jak Bóg nas inspiruje, jak łaska Boża poucza nas, abyśmy się wyrzekali wszelkiego grzechu.